Mamy nowy obraz świętego Józefa. Jest i lepiej wykonany względem sztuki malarskiej, ale też jest bardziej poprawny teologicznie. Proponowałbym, żeby się przyjrzeć, pewnie będzie zbliżenie i próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten obraz jest bardziej teologicznie poprawny niż tamten, którego dzisiaj już nie wystawiamy. Natomiast dziś mogliśmy usłyszeć Ewangelię świętego Jana, czy fragment z Ewangelii świętego Jana o pierwszym znaku, który Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Tak powinniśmy tytułować ten fragment. Otóż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ściśle łączono trzy wydarzenia jakby w jedno święto, jakby w jedno wydarzenie. To jest Boże Narodzenie, to jest przybycie magów, czy objawienie Chrystusa Zbawiciela Świata i trzecie, cud w Kanie Galilejskiej. Te trzy teksty łączy słowo objawienie albo objawić. W pierwszej scenie narodzin w Betlejem zostało objawione, kim jest to dziecię. Objawione w znaczeniu tym, odsłonięte to, co nie było znane, to, co trzeba było, żeby aniołowie objawili. Druga scena to jest objawienie Jezusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi. To jest poprzez przybycie magów i oddanie pokłonu. W dzisiejszej Ewangelii mamy także to objawienie, ale objawienie chwały Jezusa poprzez ten znak, który uczynił, poprzez przemianę wody w wino. I czytamy na końcu, że objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Chwałę objawił, kim jest. Możemy też spojrzeć przez obecność Maryi w tych trzech wydarzeniach. Ona wierzy już od tego momentu, kiedy jej zostało objawione, że została wybrana na Matkę Syna Bożego, Mesjasza i Zbawiciela. To Elżbieta mówi do niej, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że staną ci się te rzeczy, które ci zostały powiedziane od Pana. Maria potwierdzenie otrzymuje poprzez to objawienie przez aniołów i przez przysłanych pasterzy przybywających do Jezusa, a jej rola jest to, żeby położyła niemowlę w żłobie, żeby w taki sposób, przez tak objawiony znak, mogli pasterze odnaleźć Jezusa. Rozważa także wszystko, co dzieje się dookoła, kiedy objawione zostaje, że Jezus jest Zbawicielem także narodów pogańskich. W Kanie Galilejskiej wierzy od dawna już, a nie wierzą jeszcze uczniowie Jego. I ona doprowadza do tego, że jest ta prośba, że słudzy pod jej słowem, czy z powodu jej słowa, wszystko czynią, cokolwiek Jezus nakaże, mimo że wydaje się to być bezsensowne, żeby wodę lać do takich naczyń, których się nie pije wody, ale polewa się tą wodą dłonie, ażeby się oczyścić. To dzięki jej wierze i dzięki temu znakowi i objawieniu chwały Jezusa uwierzyli uczniowie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.